wnętrz ulicy Wrocławskiej. Do trzech razy sztuka, można powiedzieć. Przed nami trzecie podejście do meczu 11. kolejki Ekstraligi, w którym to meczu Quick Meet z Zielona Góra podejmuje Budlek z Polonią Bydgoszcz. Wcześniej do konfrontacji obu zespołów nie doszło 27 czerwca, bo mecz został wtedy przełożony z uwagi na starty Andrzeja Huszczy i Jacka Krzyżaniaka w półfinale Mistrzostw Europy. Przed tygodniem drużyny były w parkingu gotowe do wyścigów, ale sędzia uznał, że po opadach deszczu tor nie nadaje się do jazdy. W to piątkowe popołudnie też obawiano się, że aura przeszkodzi w rozegraniu spotkania. W Zielonej Górze siąpiło, padał deszcz, ale koniec końców o godzinie rozpoczęcia spotkania nad stadionem pojawiło się słońce. Tor został przygotowany bez zarzutu i sędzia Maciej Spychała z Opola uznał, że można jechać. Znów moment dość smutny na stadionie w Zielonej Górze. Tym razem minutą ciszy uczczono pamięć Mieczysława Mędyki, bardzo znanego w latach 60. i 70. żużlowca klubów Zrawicza i Zielonej Góry właśnie. Teraz przejdźmy do prezentacji obu drużyn. Budlek z Polonia Bydgoszcz, numer pierwszy to Andy Smith, numer drugi Jacek Krzyżaniak, trójka to Michał Robacki, czwórka Dariusz Fijałkowski, piątka Szwed Andreas Jonsson, szóstka Grzegorz Czechowski i siódemka to Krystian Klecha. Trenerem gości jest Zdzisław Rutecki. Zespół zielonogórski z numerem 9 Andrzej Huszcza, obok niego z charakterystyczną łysiną Tomasz Krucz z numerem 10. Rafał Koniecki to numer 11, 12 to Anglik Lee Richardson, 13 Piotr Świst, 14 Damian Drabski, 15 Zbigniew Suchecki, a trenerem, menadżerem gospodarzy jest Jarosław Szymkowiak. I przed nami konfrontacja juniorów obu zespołów. Dzień przed tym meczem para zielonogórska z powodzeniem startowała w piątej rundzie młodzieżowych drużynowych Mistrzostw Polski. Mówię para, właściwie powinienem powiedzieć tercet, bo na torze w Gnieźnie Grabowski, Marcinkowski i Suchecki zajęli pierwsze miejsce. Ci dwaj ostatni w jednym z biegów upadli. Marcinkowski dość mocno poobijał się i dlatego w tym spotkaniu nie może wystąpić. Zastępuje go Damian Grabski. On na torze drugim w kasku czerwonym. Pomylił się jego partner z drużyny Zbigniew Suchecki, który nie wiedział chyba, że jedziemy według drugiego zestawu te zawody. A więc znamy obsadę, jeżeli chodzi o drużynę zielonogórską w tym pierwszym wyścigu. Jeżeli chodzi o drużynę gości, to w kasku żółtym Grzegorz Czechowski, w kasku białym Krystian Klecha. Goście też ostatnio w niezłej dyspozycji. Oni w młodzieżowych drużynowych mistrzostwach Polski zajęli pierwsze miejsce na torze w Gdańsku Egzekwo z drużyną Apatora Toruń. Popatrzmy, kto lepszy na inaugurację zawodów. Czechowski, Grabski, Klecha i Suchecki. Dobrze spotkaliśmy. Grabski, on najlepszy na dojeździe do pierwszego łuku. Świetnie też Suchecki. No i oczywiście od razu olbrzymia radość na trybunach, bo teraz na dwóch pierwszych miejscach juniorzy Quick Mixu Zielona Góra. To oznacza, że prowadzą 5-1. Choć teraz do Grabskiego zbliżył się Czechowski, ale nie na tyle, aby go wyprzedzić. Będzie miał, myślę, Damian Grabski tu jednak spore kłopoty z utrzymaniem tej drugiej lokaty, bo dystans, jaki dzieli go od Czechowskiego, jest bardzo niewielki. Klecha na ostatnim miejscu już ze sporą stratą. Skupiamy się zatem na walce o drugie miejsce, bo z bezpieczną przewagą prowadzi Zbigniew Suchecki, ale na razie bezbłędnie jedzie Damian Grabski, no i utrzymuje tę drugą lokatę. Walczy Czechowski cały czas o to, aby przesunąć się z trzeciego na drugie miejsce. Zostało mu już tylko niecałe okrążenie do tego, aby skutecznie zaatakować swojego rywala. Był atak, ale nieudany. Ostatnia szansa dla Czechowskiego. Popatrzmy, czy jeszcze jest coś w stanie tutaj zrobić. Nie, nie jest w stanie. 3 punkty dla Sucheckiego, 2 dla Damiana Grabskiego. Olbrzymie brawa, zwłaszcza dla tego drugiego zawodnika, bo sukcesu Zbyszka Sucheckiego można się było spodziewać. 1 punkt dla Czechowskiego, bez punktu Klecha. Zatem podwójne zwycięstwo na rozpoczęcie w wykonaniu Quick Mixu. Weteran polskich torów już za chwilę w akcji. On w drugim wyścigu razem z Tomkiem Kruciem będą reprezentować barwy Quick Mixu. Waga tego meczu bardzo duża dla obu zespołów. Jeśli Polonia wygra tutaj na ziemi lubuskiej, będzie mogła w zasadzie spać spokojnie. W walce o ligowy pyt miałaby już bowiem 8 punktów przewagi nad najsłabszym w Ekstralidze właśnie Quick Mixem. Z kolei gospodarze, wygrywając to spotkanie, odrobią część dystansu do RKM-u Rybnik. No i będą mieli cały czas szansę na walkę o skuteczność.
skuteczną walkę o utrzymanie. Przypomnę, że w dolnej czwórce walczącej o utrzymanie obok Quick Mixu, Polonii i RKM-u znalazła się też Unia Leszno. Andy Smith w kasku żółtym, Jacek Krzyżaniak w kasku białym. To zawodnicy, którzy będą reprezentowali Polonię w tym drugim wyścigu. Popatrzmy na start do tego biegu. Trochę nerwowo było pod taśmą, najlepiej Andrzej Huszcza, Jacek Krzyżaniak. Krzyżaniak szeroko próbuje wyjść na pierwszą pozycję, ale w tą walkę wmieszał się też Tomasz Kruk, tyle że on na razie na trzecim miejscu, drugi jest Andrzej Huszcza. Krzyżaniak po tym dobrym starcie poradził sobie i jedzie na prowadzeniu. Tomek Kruk bardzo teraz przeszkodził Andrzejowi Huszczy na tyle, że sędzia Spychała zdecydował się przerwać drugi wyścig. Za chwilę będziemy mieli powtórkę, dowiemy się też w jakim składzie. Arbitrowi bardzo niewiele czasu zajęło podjęcie decyzji o tym, że Andrzej Huszcza w kasku czerwonym będzie sam walczył w powtórce o punkty dla swojego zespołu. Tomasz Kruk został wykluczony, zatem Huszcza kontra Andy Smith i Jacek Krzyżaniak. Popatrzmy, czy kapitan zielonogórskiej drużyny poradzi sobie. Słaby start Andrzeja Huszczy, zamknie go Andy Smith i teraz Huszcza na ostatniej pozycji, a z przodu dwaj bydgoszczanie. Tym razem Andrzej Huszcza nie pojechał tak dobrze jak w pierwszym podejściu do tej drugiej gonitwy. Efektem tego jest ostatnie w tym wyścigu miejsce, choć Andrzej Huszcza rzucił się teraz do pogoni za Andy Smithem. Jedzie dość blisko swojego przeciwnika i na pewno będziemy tutaj jeszcze mogli popatrzeć na ciekawe wydarzenia na torze. Jacek Krzyżaniak ma już kilkumetrową przewagę nad Andy Smithem. Andy Smith jedzie jednak spokojnie, bezbłędnie, tyle że ten dystans nad Andrzejem Huszczą nie powiększa się i zawodnik Zielonej Góry teraz przymierza się do ataku po wewnętrznej. Jeszcze nie udało mu się przeprowadzić skutecznej akcji. Patrzmy zatem, co będzie działo się dalej. Andrzej Huszcza konsekwentnie gdzieś po tej wewnętrznej części toru, licząc na błąd rywala, ale ten jedzie wciąż na drugim miejscu. Końcówka wyścigu drugiego, czy jeszcze coś tutaj wydarzy? Popatrzmy, Andrzej Huszcza już chyba nic nie będzie w stanie zrobić, zatem 3 punkty dla Jacka Krzyżeniaka, 2 dla Andy Smitha, punkt tylko dla Andrzeja Huszczy, który za tę ambitną pogoń dostaje jeszcze brawa od kibiców z Zielonej Góry, no ale nie zmienia to faktu, że drugi wyścig wygrywa podwójnie Polonia i doprowadza w całym spotkaniu do remisu 6-6. Oglądamy w kasku niebieskim Lee Richardsona. W tym sezonie Anglik pojawił się w składzie gospodarzy po raz drugi. Pierwszy swój występ zakończył z dorobkiem 8 punktów. Nie zachwycił, miał kłopoty ze sprzętem. Na jego postawę liczy się w Zielonej Górze szczególnie. Tym bardziej, że w środę Richardson zanotował bardzo dobry występ w Elite League, gdzie doprowadził do zwycięstwa nad Oxfordem swoje Pantery Peterborough. Anglik zdobył w tym spotkaniu 13 punktów. Obok niego w kasku białym Dariusz Fijałkowski, w kasku czerwonym Rafał Okoniewski, Michał Robacki, to kask żółty, przed nami wyścig trzeci. Oj, Richardson na pewno rozczarował w tym swoim pierwszym podejściu, dotknął taśmy i za chwilę będziemy mieli przygotowania do powtórki już bez Lee Richardsona, który zostaje wykluczony z wyścigu trzeciego, zatem podobnie jak przed chwilą Andrzej Huszcza, tym razem Rafał Koniewski będzie sam walczył o punkty dla drużyny z Zielonej Góry. Rafał Koniewski, podobnie, tak jak mówiłem przed chwilą, jak Andrzej Huszcza, oby tylko z lepszym rezultatem, na pewno myślą kibice w Zielonej Górze. Jedzie między Michałem Robackim i Dariuszem Fijałkowskim. Rafał Koniewski jest zawodnikiem znanym nie tylko ze świetnej technicznej jazdy, ale również ze znakomitych startów, a to tutaj może być receptą na sukces, no i popatrzmy. Znakomicie spod taśmy Rafał Okoniewski, teraz ma za plecami parę bydgoską, ale nabiera prędkości Fijałkowski, będzie atakował po zewnętrznej. Rafał Okoniewski pojechał jednak bardzo spokojnie, nic z tego ataku nie wyszło i po pierwszym okrążeniu na prowadzeniu zielonogórzanin. No ale ja przypomnę, Rafał Okoniewski miał bardzo poważną kontuzję przed sezonem, wraca dopiero do formy. Już się tak po tym powrocie na tor kilkakrotnie złożyło, że mimo dobrych startów na dystansie było już znacznie gorzej, ta boląca noga, która jeszcze się nie do końca zrosła, nie jest w pełni sprawna, bolała zawodnika, co sprawiało, że on się zdecydowanie słabiej prezentował w tych kolejnych okrążeniach, no ale tym razem jest zupełnie inaczej. Pewna jazda Rafała Okoniewskiego, już tylko jedno okrążenie pozostało temu zawodnikowi do tego, aby cieszyć się z 3 punktów. Fijałkowski tylko poza tym atakiem na pierwszym okrążeniu, kiedy w zasadzie próbował zaatakować Okoniewskiego, nic więcej nie wskórał. Michał Robacki też bardzo bezbarwnie, no i to oznacza, że 3
punkty zapisujemy Rafałowi Okoniewskiemu, 2 Dariuszowi Fijałkowskiemu, 1 Michałowi Robackiemu, remis pierwszy w tym spotkaniu 3-3, no i remis też w całym spotkaniu 9-9. Tym razem na Państwa ekranach Piotr Świst. Bardzo dużo w tym spotkaniu będzie zależało od dyspozycji tego zawodnika. Piotr Świst w trudnych momentach, jakie przeżywa w tym sezonie Quick Mix, wielokrotnie pokazywał charakter, brał na swoje barki ciężar walki. Tyle tylko, że w tym arcyważnym pojedynku w ostatnią niedzielę w Rybniku zawiódł, zdobył 1 punkt, bardzo narzekał na rybnicki tor, miał dużo pretensji do Czesława Czernickiego za to, jak ten przygotował nawierzchnię i zapowiedział, że w spotkaniu z Polonią będzie jechał prawdziwy Piotr Świst, będzie jechał o wiele lepiej. Andreas Jonsson, wielki żużlowiec ze Szwecji obok Śwista w kasku niebieskim, Zbigniew Suchecki i Grzegorz Czechowski, kask żółty. Jonsson lepiej od Śwista i teraz jest na prowadzeniu, za plecami Szweda jedzie bardzo szybko Zbigniew Suchecki, który zbliżył się do swojego rywala, a ostatnie miejsce w tej chwili zajmuje Grzegorz Czechowski. Patrzmy na to, co się dzieje, wydaje mi się, że teraz zawodnicy już się trochę rozciągną i nie będzie aż tyle walki, choć po tym błędzie Zbigniew Suchecki może nam jakiś żużlowych emocji dostarczyć. Tyle tylko, że momentalnie na prostej odjechał swojemu rywalowi jako zawodnik w kasku białym, czyli Grzegorz Czechowski. Nic tutaj się po starcie nie zmieniło. Andreas Jonsson wykorzystał to, że najlepiej ruszył spod taśmy. Wykorzystał to, że zamknął Piotra Śwista, czyli jakby pozbawił szans na walkę swojego najgroźniejszego w tym wyścigu rywala. Był jeszcze przez moment taki fragment jazdy, kiedy wydawało się, że Zbigniew Suchecki powalczy ze Szwedem, no ale to wszystko spełzło na niczym. 3 punkty dla Andreasa Jonssona, 2 dla Piotra Śwista. Punkt przywozi Zbigniew Suchecki, bez punktu Grzegorz Czechowski, zatem drugi z rzędu remis 3-3 i 12-12 w całym spotkaniu. Mówiłem o absencji Alana Marcinkowskiego. W tym spotkaniu również goście występują osłabieni i to bardzo mocno osłabieni. Nie ma w składzie Mirosława Kowalika. Ten zawodnik na początku lipca doznał złamania obojczyka. Kontuzja wykluczyła go z kolejnych spotkań ligowych. Punktów tego żużlowca zabrakło między innymi w derbach z Apatorem, gdzie bydgoszczanie ulegli rywalom zaledwie 2 punktami. A my wracamy na tor. Tomasz Kruk, Andrzej Huszczak, kask niebieski i czerwony oraz Michał Robacki, kask żółty i kask biały, Dariusz Fijałkowski. To obsada wyścigu piątego. Najlepiej spod taśmy Andrzej Huszcza. On jest pierwszy na wejściu w wiraż. Za nim jadą dwaj rywale. Tomasz Kruk zamyka stawkę. Nie najlepszy start tego zawodnika, ale na pewno będzie tutaj walczył z Fijałkowskim o to, aby opuścić ostatnią lokatę i przesunąć się o miejsce wyżej. Z przodu Andrzej Huszcza nie może być jeszcze pewny swego, bo atakuje go Michał Robacki. A ciekawie robi nam się z tyłu. Tomasz Kruk coraz bliżej swojego rywala. I była już jedna próba ataku. Teraz jednak błąd. Chyba zbyt gwałtowne zejście z małej na dużą i to spowodowało, że od razu zrobił się dość spory dystans między trzecim i czwartym zawodnikiem. Nic nie zmienia się z przodu. Widzimy Andrzej Huszcza, za nim Michał Robacki. Cały czas trwają próby Tomasza Kruka, który znów zbliża się do swojego przeciwnika. I teraz bardzo ostry atak, choć wszystko zgodnie z przepisami po wewnętrznej. Tyle, że zdołał skontrować na moment Fijałkowski. No a teraz już znacznie lepsza akcja Tomasza Kruka i ten zawodnik walczy do końca i zdobywa 1 punkt. 3 punkty dla Andrzeja Huszczy, który też musiał walczyć na ostatnich metrach z Michałem Robackim. Dla niego, dla Robackiego 2 oczka. Punkt dla Tomasza Kruka, bez punktów Fijałkowski na 2-punktowe prowadzenie. Dzięki temu zwycięstwu wychodzi zespół Quick Mixu. Mówiłem o kłopotach Mirosława Kowalika. Kłopoty miał też ostatnio i to spore Andy Smith. Brał udział w kolizji z Duńczykiem Henningiem Baggerem. No i doświadczył mocnego poparzenia nogi. Wskutek tego trafił nawet do szpitala. Na szczęście absencja nie trwała długo, bo już w środę Foxy wystartował, zdobywając w lidze 1 punkt w 3 spotkaniach. No ale jak mówią władze bydgoskiego klubu, miało być to przetarcie przed tym arcyważnym spotkaniem z drużyną z Zielonej Góry. Andy Smith w kasku żółtym, obok niego Piotr Świst, Jacek Krzyżaniak, kask biały, kask niebieski, to Zbigniew Suchecki. Za chwilę wyścig, 6, 16-14 prowadzą gospodarze. Znów wód otrzymał pod taśmą żużlowców sędzia Maciej Spychała. Nerwowo Piotr Świst na tym pierwszym łuku przegrał walkę z Andy Smithem. Będzie musiał teraz odrabiać dystans. Słabo też Zbigniew Suchecki na prowadzeniu. Dodam podwójnym, teraz para gości. Ale Piotr Świst oczywiście coraz bliżej Andy'ego Smitha.
przy krawężniku, uniemożliwił atak Świstowi, ale cały czas Piotr Świst gdzieś blisko za plecami Anglika i cały czas z szansą na to, aby opuścić trzecią lokatę, wyjść na drugie miejsce. Teraz próba po zewnętrznej, myślę, że mogą być z tego jakieś efekty. Piotr Świst nabiera prędkości, ale cały czas to Andy Smith jedzie na drugim miejscu. Jeszcze będziemy mieli atak Piotra Śwista, jeszcze jedno okrążenie pozostało temu zawodnikowi na to, aby odrobić stratę, ale naprawdę Andy Smith tutaj pokazuje, że jest bardzo solidnym, wartościowym zawodnikiem w drużynie bydgoskiej. Najlepsza w tej chwili para Krzyżaniak-Smith zdobywa drugie w tym spotkaniu podwójne zwycięstwo. 3 punkty Krzyżaniak, 2 Smith, punkt Piotr Świst bez punktu, bardzo pasywnie jadący w tym wyścigu Zbigniew Suchecki. Teraz dla odmiany na 2-punktowym prowadzeniu jest zespół Polonii Bydgoszcz. Andreas Jonsson w kasku żółtym, były mistrz świata juniorów, Szwed, ten tytuł wywalczył w Gorzowie. Obecnie Jonsson to najskuteczniejszy zawodnik Ekstraligi, ale nie tylko, bo również w Grand Prix spisuje się bardzo dobrze. Na razie na 5. miejscu, tuż za Tomaszem Golobem. Ostatni turniej Grand Prix Danii w Kopenhadze. Jonsson może zaliczyć do bardzo, bardzo udanych. Zajął tam 2. miejsce, ustępując jedynie Jasonowi Krampowi. Obok Jonssona Lee Richardson, to z kolei 9. zawodnik cyklu Grand Prix. W Danii spisał się słabo, zakończył zawody dość szybko. Krystian Klecha w kasku białym, on zastąpił Grzegorza Czechowskiego, i kask czerwony to Rafał Okoniewski. Taka jest obsada wyścigu 7., który już za chwilę się rozpocznie. Czy Lee Richardson znajdzie receptę na świetnie jeżdżącego w polskiej lidze Szweda? Lepiej ze startu Jonsson, ale świetnie też Rafał Okoniewski. Czy zdąży wyprzedzić swojego rywala? Walczą za wzięcie, z tego wszystkiego korzysta też Lee Richardson, który przepycha się na 2. miejsce, ale na razie to Okoniewski jest pierwszy, trwa walka o 2. lokatę. Lee Richardson cały czas nie może być pewny swego, ale teraz to on na 2. miejscu. Olbrzymia wrzawa na trybunach, bo to byłaby niespodzianka. Owszem, można byłoby się spodziewać tutaj, że któryś z żużlowców zielonogórskich pokona Andreasa Jonssona, ale to, że obaj będą mieli za plecami na mecie swojego przeciwnika, to już naprawdę jest duże wydarzenie. Szwed jednak cały czas nie odpuszcza, cały czas blisko Lee Richardsona. Nie liczy się tutaj kompletnie w walce o punkty Krystian Klecha, choć dystans, jaki traci do walczących o te czołowe lokaty zawodników, nie jest aż taki ogromny. Na prowadzeniu jedzie Rafał Okoniewski, za nim jedzie Lee Richardson, do którego znów zbliżył się bardzo niebezpiecznie Andreas Jonsson. Ostatnie metry tego ciekawego wyścigu i popatrzmy, 5-1 wygrywają gospodarze. 3 punkty Rafał Okoniewski, 2 Richardson, punkt dla Jonssona, bez punktu Klecha. Znów 2-punktowe prowadzenie jednej z drużyn, ale tym razem Quick Mixu Zielona Góra. Mówiłem o tym podczas prezentacji, że o godzinie rozpoczęcia meczu nad zielonogórskim stadionem pojawiło się słońce, ale to wszystko już historia. Teraz ciężkie, ołowiane chmury i drobny deszczyk, aby to wszystko nie przeszkodziło żużlowcom w kontynuowaniu jazdy. Za chwilę wyścig 8, a w nim w kasku niebieskim Zbigniew Suchecki, w kasku białym Dariusz Fijałkowski, Piotr Świst w kasku czerwonym i Michał Robacki w kasku żółtym, najbliżej bandy. Znów miał kłopoty pod taśmą Piotr Świst, znów to nie był taki płynny start. Lepiej niż ostatnim razem Zbigniew Suchecki wyszedł spod taśmy. On teraz na 2. miejscu, Świst zdołał się przedrzeć na 3. pozycję. Zamyka stawkę Fijałkowski, a prowadzi Michał Robacki, który najlepiej zachował się na tym pierwszym wirażu. Pierwszym wirażu, który w zasadzie w wielu przypadkach decyduje o kolejności na mecie. I tu wydaje się również, że będzie miał decydujące znaczenie, bo Robacki w kasku żółtym już ma bardzo dużą przewagę nad jadącymi z tyłu Zbigniewem Sucheckim i Piotrem Świstem. Strata również bardzo duża do tej pary Dariusza Fijałkowskiego, zatem tym razem nie ma zbyt wielu
emocji w wyścigu ósmym, ale i tak myślę, że na razie te zawody mogą się podobać nie tylko dlatego, że prowadzenie przechodzi z rąk do rąk, ale również dlatego, że mieliśmy już w kilku przypadkach naprawdę bardzo ciekawą żużlową walkę. 3 punkty dla Robackiego, 2 dla Sucheckiego, punkt dla Śwista bez punktów i Jałkowski, zatem remis 3-3 w wyścigu ósmym, 25-23 prowadzą Zielonogórzak. Grzegorz Czechowski w ostatnich dniach dobrze spisywał się w turniejach kadry juniorów. Wygrał jeden turniej, w następnym był drugi, no ale w tym spotkaniu nie zdobył zaufania Zdzisława Ruteckiego. Zatem zmiana w kasku białym. Krystian Flecha w wyścigu dziewiątym zastępuje swojego młodego kolegę z zespołu. Obok niego w kasku czerwonym Andrzej Huszcza. Andreas Jonsson to kask żółty i Tomasz Pruk, kask niebieski. Wyścig dziewiąty rozpoczyna się od dobrego startu Andreasa Jonssona. Nieźle też Andrzej Huszcza, ale nie na tyle, aby przeszkodzić Szwedowi. No a Krystian Flecha wykorzystuje błąd Tomasza Kruka, który znów na ostatnim miejscu po pierwszym i drugim wirażu i znów będzie musiał gonić swojego przeciwnika. Czy podobnie jak w poprzednim przypadku ta pogoń okaże się skuteczna? Tym razem ma sporo problemów Tomasz Kruk, traci dystans do Krystiana Klechy. Nic nie zmieniło się z przodu. Na prowadzeniu jedzie Andreas Jonsson, który po tej wpadce z Rafałem Okoniewskim i Lee Richardsonem na pewno pała żądzą rewanżu. Chce pokazać się jak najlepiej. No i to mu wychodzi. Coraz mocniej pada nad zielonogórskim torem. Na drugim miejscu Andrzej Huszcza. Trzeci jest Krystian Klecha, a Tomasz Kruk ku smutkowi zielonogórskich kibiców tym razem nie prezentuje nam tak ambitnej i skutecznej jazdy jak przed kilkoma minutami. 3 punkty dla Andreasa Jonssona, 2 przywozi Andrzej Huszcza, punkt Krystian Klecha, zatem ta zmiana się opłaciła. Bez punktu Tomasz Kruk, 4-2 wygrywają goście i doprowadzają do remisu w całym spotkaniu po 27. Bardzo ciekawie zapowiada nam się wyścig 10. Niepokonana jak dotąd para ze strony gości, czyli Andy Smith i Jacek Krzyżaniak. W 2 startach 10 punktów zdobyli obaj zawodnicy. No a przeciwnikami ich są Rafał Okoniewski i Lee Richardson. W pierwszym występie ta para nie jechała w pełnym składzie. Lee Richardson dotknął taśmy, 3 punkty przywiózł Rafał Okoniewski, a później podwójne zwycięstwo w wykonaniu Zielonogórzan. Dobrze, Jacek Krzyżaniak walczy z Rafałem Okoniewskim. Ten wypycha swojego rywala, z czego od razu korzysta Lee Richardson i na podwójnym prowadzeniu są gospodarze, ale chyba tylko przed chwilę, bo teraz skuteczny atak po wewnętrznej Jacka Krzyżaniaka, tylko że mamy ripostę natychmiastową Lee Richardsona. Anglik odzyskuje utraconą na chwilę drugą lokatę. Drugi z Anglików, ale ten z polskim paszportem, Andy Smith, na razie zamyka stawkę. Stracił teraz na tej prostej kilka metrów Jacek Krzyżaniak. Zrobił już się dość spory dystans między parą zielonogórską, która jedzie na prowadzeniu, a parą bydgoską. Teraz trochę nerwowości było wśród pary Rafał Okoniewski i Richardson, ale bez żadnych konsekwencji dla tych zawodników. Znów blisko siebie, ale tym razem bardzo spokojnie. No i teraz ostatnie okrążenie. Czy jeszcze jest coś w stanie zrobić? A te Krzyżaniak, wydaje mi się, że już musi się pogodzić z tą trzecią lokatą. Popatrzmy, brawa dla tych dwóch zawodników. Świetnie rozegrany pierwszy łuk, zwłaszcza w wykonaniu Rafała Okoniewskiego. Dobrze ten manewr wykorzystał Richardson. No i oczywiście teraz podziękowania. 3 punkty Okoniewski, 2 Richardson, punkt Krzyżaniak bez punktu Smith. 5-1 wygrywają gospodarze i prowadzą 32-28. Zdenerwowany coraz słabszą postawą Dariusza Fijałkowskiego, trener Zdzisław Rutecki sięga po zmianę. W miejsce tego zawodnika, o którym mówiłem przed chwilą, wprowadza Krystiana Klechę. Krystian Klecha w kasku białym. Obok niego Tomasz Kruk. Na razie dostaje szansę od menadżera gospodarzy Jarosława Szymkowiaka, choć na pewno w tym spotkaniu nie zachwyca. Coraz lepiej jeździ natomiast Michał Robacki. Zaczął od jedynki, później 2 punkty, a w trzecim swoim występie 3 oczka tego zawodnika. Ciekaw jestem, czy to jest oznaka zwyżki formy. Andrzej Huszcza uzupełnia stawkę uczestników wyścigu 11 w kasku czerwonym zawodnik zielonogórskiej drużyny najbliżej bandy. Dobrze Robacki spod taśmy, dobrze też Tomasz Kruk, on będzie próbował wywieźć Robackiego, ale nie najlepiej wystartował Andrzej Huszcza i dlatego teraz zamyka stawkę, choć przy bandzie atakuje Krystiana Klechę. Teraz Klecha pojechał nieco
szerzej, utrudnił jazdę Andrzejowi Huszczy, utrzymał to trzecie miejsce, a Tomasz Kruk cały czas na prowadzeniu, mimo że za nim jadą dwaj rywale. Jeszcze przed chwilą jechali dość blisko, no ale teraz na prostej ten dystans nieco się zwiększył. Andrzej Huszcza miał kłopoty na tym wirażu, trochę podniosło mu przednie koło, ale opanował motocykl zawodnik zielonogórskiej drużyny. Jedzie cały czas na ostatnim miejscu, nie poszło mu w tym pierwszym łuku i to jest konsekwencja tego, że zawodnik zielonogórskiej drużyny zamyka w tej chwili stawkę. Zbliżył się Robacki do Kruka, ten jednak cały czas na prowadzeniu, jedzie bardzo spokojnie, na pewno w tym występie może się podobać. Dobry start, potem twarda walka na pierwszym łuku i w konsekwencji 3 punkty dla tego zawodnika, 2 przywozi Michał Robacki, punkt Krystian Klecha, bez punktu tym razem Andrzej Huszcza. Mamy remis w wyścigu 11, 35-31 prowadzą teraz zielonogórzanie. Na zbliżeniu Rafał Okoniewski, zawodnik w kasku czerwonym, na razie w tych zawodach niepokonany. Komplet 9 punktów w 3 startach. Przed spotkaniem rozmawialiśmy z nim w parkingu. Mówił, że jeszcze ta noga złamana nie jest w pełni sił. Jeszcze się trochę boi o swoje występy, ale czuje, że forma wraca, że na play-offy wszystko będzie w porządku, że będzie mógł pokazać tutaj zielonogórskim kibicom, jak bardzo dobrym jest żużlowcem, no i jak bardzo przydatnym dla zespołu sportowcem. Obok niego Andreas Jonsson w kasku żółtym, który będzie się chciał zrehabilitować zielonogórskiej parze. Że Okoniewski Richardson za tą porażkę, jakiej doznał w wyścigu 7. Krystian Klecha zastępuje Grzegorza Czechowskiego, ten zawodnik w kasku białym, no i wspomniany Richardson najbliżej krawężnika. Dobrze spod taśmy i Richardson, nieźle też Andreas Jonsson, walka między tymi dwoma zawodnikami, no a Rafał Okoniewski zamknięty, wzięty w kleszę przez Klechę Jonssona teraz na ostatnim miejscu. Jonsson tą dobrą szarżą wysunął się na pierwsze miejsce, zanim jedzie Lee Richardson, trzeci jest Krystian Klecha, ale blisko niego Rafał Okoniewski, którego tak chwaliłem za dorobek punktowy, tym razem zwycięstwa pewnie nie będzie, oby tylko życzą sobie, myślę, kibice zielonogórscy, poradził sobie z Krystianem Klechą, ale nie jest to takie łatwe, bo Krystian Klecha, na którego konsekwentnie stawia w tej drugiej części zawodów Zdzisław Rutecki, poczyna sobie bardzo dobrze, jeżeli przywiezie tutaj jeden punkt, to będzie już bardzo, bardzo dużo ze strony tego zawodnika. Nic nie zmienia się z przodu, cały czas Andreas Jonsson na prowadzeniu, mimo że goni go Lee Richardson. Trzeci jedzie Krystian Klecha, który już ma bardzo dużą przewagę nad Rafałem Okoniewskim i pewnie ten jeden punkt przywiezie. Zatem Andreas Jonsson w pełni się rehabilituje. 3 punkty dla tego żużlowca, 2 dla Lee Richardsona, punkt dla Krystiana Klechy, bez punktu tym razem Rafał Okoniewski. Odrabiają część strat goście, przegrywają już tylko 2 punktami. No i wyścig 13, ostatni przed biegami nominowanymi. Wyścig, myślę, w którym wszystko się może zdarzyć. Jacek Krzyżaniak, Zbigniew Suchecki, Andy Smith i Piotr Świst. To kolejność, jaką podałem, zaczynając od krawężnika. Piotr Świst na razie chyba nie najlepiej spasowany z tym zielonogórskim torem. Nieco słabiej się wpisuje. Dobrze za to jeździ Zbigniew Suchecki, który toczy bardzo zaciętą walkę w pierwszym łuku z Krzyżaniakiem. Lepszy na razie junior drużyny Quick Mixu. Jeszcze podniosło na chwilę Krzyżaniaka. Przez moment było niebezpiecznie. To wszystko wykorzystał Piotr Świst, który jest wielkim wojownikiem polskich, nie tylko toru, któremu na razie nie szło tak, jakby chciał, ale który w tym biegu pokazuje, że jest w stanie w trakcie zawodów popracować przy sprzęcie, zmienić taktykę jazdy i to przynosi rezultaty, a najlepszym tego dowodem jest to, co robi Piotr Świst w wyścigu 13. Za jego plecami podąża Zbigniew Suchecki, Jacek Krzyżaniak i Andy Smith, ponownie na miejscach 3. i 4. Po dobrym początku o wiele więcej można było się spodziewać w tym meczu po tej parze, no i nie wiem, czy ta porażka to nie jest taki kluczowy moment w całych zawodach. Oczywiście, jeżeli ten wyścig zakończy się porażką Bydgoszczan, bo jeszcze jest jeden wiraż do przejechania. Piotr Świst na pierwszym miejscu, po 2 punkty zmierza pewnie Zbigniew Suchecki i zwycięstwo 5-1 w wyścigu 13 staje się faktem. Cieszą się ogromnie kibice, zadowoleni również Świst Sucheckim, dla nich w sumie 5 punktów, 1 punkt dla Bydgoszczan przywozi Krzyżaniak, bez punktu Andy Smith. Na 6-punktowe prowadzenie przed wyścigami nominowanymi wychodzi zespół gospodarzy.
kroplach coraz intensywniej padającego deszczu przyjdzie żużlowcom obu drużyn kończyć te ciekawe jak dotąd zawody. 42-36 dla Quick Mixu. Bardzo blisko są podopieczni menadżera Jarosława Szymkowiaka odniesienia drugiego w tym sezonie zwycięstwa, no ale tych kilku punktów jeszcze brakuje, jeszcze je trzeba wywalczyć. Z kolei coraz gorsza sytuacja gości. Zdzisław Prutecki na pewno będzie walczył do końca. Do boju w wyścigu 14 rzuca Andy Smitha w kasku żółtym i Michała Robackiego w kasku białym. A para zielonogórska to Andrzej Huszta, kask czerwony, i Lee Richardson, kask niebieski. Dobrze spod taśmy Lee Richardson i Andrzej Huszta. Ta para będzie jechać na podwójnym prowadzeniu po wyjściu z pierwszego wirażu. A to oznacza, jeżeli dojadą do mety w takiej kolejności żużlowcy zielonogórscy, że wyścig 15 będzie już tylko formalnością. Pierwsze okrążenie bez zmian. Lee Richardson na prowadzeniu. Za nim jedzie Andrzej Huszta. Andy Smith na trzecim miejscu. Michał Robacki zamyka stawkę. Popatrzmy. Odskoczyli rywalom zielonogórzanie. Mają już sporą przewagę, zwłaszcza Lee Richardson, który nie ogląda się ani przez moment na Andrzeja Huszta. On wie, że jeżeli przywiezie 3 punkty w tym wyścigu, to również zapewni swojej drużynie bardzo cenne zwycięstwo. Andrzej Huszta z kolei ogląda się to przez lewe, to przez prawe ramię, gdzie też są rywale, ale ci jadą daleko, bez szans na to, aby nawiązać tutaj skuteczną walkę. Powiewają szaliki tych kilku tysięcy kibiców, którzy przyszli na stadion przy Wrocławskiej, no bo odżywa nadzieja w sercach tych ludzi na to, że jeszcze Quick Mix w tych rozgrywkach powalczy, jeszcze powalczy o to, aby utrzymać się w Ekstralidze. 3 punkty dla Lee Richardsona, 2 przywozi Andrzej Huszta. Z 1 punktem meldują się 2 bydgoszczanie. 5-1 wygrywają ten bieg gospodarze i w całym spotkaniu prowadzą 47-37. Najlepsi w obu drużynach w wyścigu 15. Andreas Jonsson i Rafał Okoniewski, kask żółty i czerwony, mieli okazję spotkać się w tym spotkaniu dwukrotnie. Raz lepszy był zielonogórzanin, raz górą Szwed, jak będzie w tym trzecim pojedynku. Obok tej pary Jacek Krzyżaniak w kasku białym, Piotr Świst w kasku niebieskim. Rafał Okoniewski miał przed startem do tego wyścigu jakieś problemy ze sprzętem. Czy to się odbije na podstawie tego zawodnika? Andreas Jonsson chyba nabrał Rafała Koniewskiego, który w tym biegu nie wystartuje. Zerwał taśmę Rafał Koniewski. Zjeżdża do parkingu ze spuszczoną głową, no ale to nie będzie miało jakiegoś większego wpływu na wynik tego spotkania. Tyle tylko, że Piotr Świst w tym ostatnim biegu wystartuje osamotniony. Nie trudno zgadnąć, jakie zadanie ma Jacek Krzyżaniak, po którego prawej stronie stoi Piotr Świst. Musiałby chyba Piotr Świst wystrzelić jak z katapulty, żeby tutaj odegrać jakąś istotną rolę, albo pojechać tak jak w ten sposób, czyli wykorzystać takie zagapienie Krzyżaniaka, no ale nie zdołał tego zrobić Piotr Świst i teraz jedzie na ostatnim miejscu, choć bardzo się rozpędził przy wejściu w drugi wiraż, to jednak z przodu jedzie para bydgoska, Jacek Krzyżaniak i Andreas Jonsson, ale Piotr Świst, mówiłem o ambicji tego zawodnika, nie rezygnuje z walki, cały czas goni swoich rywali, ma co prawda kilka metrów straty, ale nic nie jest jeszcze w tym spotkaniu, w tym biegu przesądzone. Teraz jakby Piotr Świst już nieco spokojniej, rozpadało nam się bardzo w Zielonej Górze. Ta nawierzchnia toru staje się coraz bardziej śliska, wynik jest już praktycznie znany. Wygra drużyna z Zielonej Góry, więc nie ma też sensu tutaj zbyt ryzykować. Jacek Krzyżaniak jako pierwszy zaczyna ostatnie okrążenie, zanim jedzie Andreas Jonsson. Trzeci Piotr Świst, który jedzie spokojnie, to trzeba powiedzieć sobie wprost. Nie będzie tutaj już walczył o nic więcej, jak tylko ten 1 punkt. Jeszcze jakiś moment słabości Jacka Krzyżaniaka, ale nie zmienia to faktu, że podwójnie ten wyścig 15 wygrywają goście 48-42. Takim rezultatem na korzyść Quick Mixu kończy się całe spotkanie, co oznacza, że zespół zielonogórski jeszcze szans na utrzymanie się w Ekstralidze nie stracił, nawet je zwiększył, mimo że nie opuścił ostatniego miejsca w tabeli, to przecież trzeba brać też pod uwagę bardzo ważny aspekt moralny dla całego zespołu, jaki płynie z tego zwycięstwa. No a goście nie mogą być tak spokojni swego, tak spokojni ligowego bytu, jak mogliby być, gdyby z Zielonej Góry przywieźli do Bydgoszczy 2 punkty. Panie Jarosławie, dzisiaj sukces drugi w tym sezonie, sukces, zatem mina powinna być uśmiechnięta, a takie zmartwione lico. Czy coś się stało?
Nic się nie stało, ale myślałem, że trochę łatwiej poradzimy sobie, natomiast Polonia nam tutaj naprawdę postawiła dość wysoko tą poprzeczkę. Nie było łatwo, w zasadzie do ostatniego wyścigu losy tego meczu ważyły się, także no, nie jest łatwo. Co okazuje się, że te drużyny z dołu tabeli też potrafią walczyć, bardzo wyrównanie. No, cieszę się, że wygraliśmy, ale tak mówię, ciężko to przyszło. No ale z punktu takiego moralnego dla drużyny to jest bardzo cenny sukces, bo teraz przed Wami mecz niedzielny z drużyną Apatora. No, chyba trochę łatwiej będzie Wam się jechało po takim sukcesie z Polonią, nawet niewielkim. Na pewno morale wzrosną, natomiast patrząc na to z drugiej strony, Apator jest wyżej w tabeli, a więc teoretycznie powinien być trudniejszym przeciwnikiem i tutaj powinniśmy się chyba tego trochę obawiać. Na pewno nikt tutaj nie będzie chylił czoła przed nimi i poddawał się. Jedziemy do końca, bo to jest dla nas chyba najważniejszy mecz w tym sezonie, ale będzie na pewno bardzo trudno. Życzymy sukcesu, nieco lepszej pogody też, bo się rozpadało. Dzisiaj tor miał wpływ na to, co się działo? Ja myślę, że tor był na tyle dobry, na ile można było go przygotować. Był dla obu drużyn taki sam, a to, że Bydgoszcz zrobiła no, tak dobry wynik, jak i my, wyrównany, to myślę, że tor był dobry, bo wszyscy jechali skutecznie, nie było tutaj meczu do jednej bramki, był wyrównany, więc tor sprzyjał no, dobremu ściganiu. To wszystko ze stadionu przy ulicy Wrocławskiej w Zielonej Górze, który żegna nas rzęsistym deszczem, no ale nastroje kibiców bardzo, bardzo radosne. Jest drugie zwycięstwo Quick Mixu w tym sezonie. Dziękuję za uwagę, do usłyszenia i do zobaczenia.